Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania historii, która wydarzyła się w 2013 roku i która dotyczy 27-letniej Jennifer Alfonso. Jennifer urodziła się 1 grudnia 1986 roku i mieszkała w Miami razem ze swoją dziesięcioletnią córką z poprzedniego związku i nowym mężem Derekiem Mediną. Jennifer opisywana jest jako pozytywna, zawsze uśmiechnięta osoba, która wprost szalała za swoim dzieckiem. Pracowała w restauracji i to tam pewnego dnia poznała Dereka. Para pobrała się w styczniu 2010 roku, ale znajomi mówią raczej, że byli oni jedną z tych par, która zawsze się sprzecza. W pewnym momencie Jennifer zadecydowała, że ma dość, i po dwóch latach wniosła o rozwód, który sfinalizowała w lutym 2012 roku i też wtedy wynajęła własne mieszkanie. Derek jednak bardzo nie chciał, by ich związek się zakończył, dzwonił do kobiety prosił by do niego wróciła, no i Jennifer w końcu się zgodziła. Para ponownie pobrała się już w kwietniu 2012. I jeżeli chodzi o samego Dereka, to wiemy, że mężczyzna urodził się 23 marca 1982. Przez całe swoje życie robił różne rzeczy. Był m.in. autorem i publikował książki o naprawdę dziwnych i długich tytułach, ale też w swojej młodości był bokserem, który wygrał wszystkie 25 wat. Znalazłam również informację, że wcześniej zarządzał nieruchomościami, ale na pewno coś, co przewija się często, to to, że nie umiał utrzymać pracy przez dłużej niż kilka miesięcy. Taki był po prostu Derek. I trzeba dodać, że pomimo tego, że pojawiają się informacje, że para często się kłóciła, to mieli też wspólne zainteresowania. Bardzo lubili rozmawiać o duchach i zajmowali się zjawiskami nadprzyrodzonymi. Nagrali nawet razem kilka filmików na YouTube'a, i też zamontowali w swoim domu kamery, by patrzeć, czy coś się w nocy u nich dzieje. Bardzo na to liczyli. Przez całe te cztery lata, kiedy oni byli ze sobą, to podobno nad swoim związkiem pracowali, ale dalej się kłócili. Nigdzie nie znalazłam informacji, czy Derek miał broń wcześniej, czy kupił ją dopiero, gdy zszedł się z Jennifer. Ale jednego dnia, na przykład, pojechał z bronią do jej pracy, by nastraszyć jej współpracownika, który miał prawić jej komplementy i według Dereka podrywać. I to te informacje pomagają nam trochę wyobrazić sobie, jaki Derek był. No dobrze, i teraz w skrócie przedstawię Wam, co wydarzyło się 8 sierpnia 2013 roku. Była godzina dziewiąta trzydzieści, Jennifer obudziła się i była zła na Dereka, że nie obudził jej wcześniej, tak jak go o to poprosiła. Kłótnia zaczęła się w sypialni i kobieta zaczęła w mężczyznę rzucać różnymi przedmiotami, które akurat miała pod ręką. Miała go pchnąć i uderzyć z frustracji w klatkę piersiową. Derek wówczas wyciągnął broń, ale jej nie odbezpieczył. Pokazał ją Jennifer, ale ona powiedziała, że przecież i tak jej nie zastrzeli, i tak tej broni nie użyje. W końcu kobieta wyszła z pomieszczenia i poszła do kuchni, ale Derek poszedł za nią. Tam znowu zaczęli się kłócić. Mężczyzna w pewnym momencie wrócił na górę, wziął z sypialni pistolet, zszedł ponownie do kuchni i po krótkiej wymianie zdań zaczął strzelać do swojej żony. Kiedy było już po wszystkim, przebrał się, poszedł do pokoju córki Jennifer i kazał dziewczynce nie wychodzić. On sam raz jeszcze zszedł do kuchni i zrobił Jennifer zdjęcie, wstawił je na facebooka, a następnie wyszedł z domu, zamykając dziecko z ciałem swojej matki. Do tego, jak sam Derek opisał zbrodnie i jak opowiedział o tamtych wydarzeniach, jeszcze sobie wrócimy, ale teraz powiem wam to, co działo się chronologicznie. Tak jak już wiemy, Derek wyszedł z mieszkania i udał się wtedy do domu swojej ciotki i wujka. Opowiedział im, że dopiero co zabił swoją żonę i poprosił, aby zadzwonili do jego ojca. To z nim zdecydował się w końcu pojechać na komisariat i oddał się w ręce policji. Jennifer została odnaleziona przez policjantów chwilę przed godziną dwunastą. Nie udało mi się znaleźć informacji czy było to już po tym jak mężczyzna zgłosił się na policję, czy może funkcjonariuszy trochę wcześniej poinformował ktoś z jego rodziny. Tak czy inaczej ciało Jennifer zostało odnalezione dokładnie o godzinie 11:45. Jej córka cały czas przebywała w mieszkaniu, ale z informacji wynika, że była tak przerażona, że przez ten cały czas ze swojego pokoju nie wyszła. Funkcjonariusze wyprowadzili ją z mieszkania, zakładając koc na głowę i w ten sposób chcieli uchronić ją przed widokiem miejsca zbrodni. Na pewno udało mi się znaleźć informację, że Derek był przesłuchiwany od 18:55 do 19:30 przez dwóch detektywów. Wówczas zeznał, że był z Jennifer przez cztery lata i dodał, że mieszkali w domu, który należał do niego. Mężczyzna zeznał, że zgłosił się na policję, ponieważ nie był zabójcą, a wszystko było jedynie nieszczęśliwym wypadkiem. Twierdził, że żona znęcała się nad nim przez lata i że po prostu nie mógł już tego wytrzymać. Zabił ją w samoobronie. Opisał policjantom cały incydent, powiedział, że pokłócili się, ponieważ Jennifer była na niego wściekła, że jej nie obudził. Kobieta miała zacząć rzucać w niego kosmetykami, pudełkami po butach czy ręcznikami. Później zaczęła go popychać i mężczyzna zdecydował się sięgnąć po broń. Pokazał ją jej i wycelował, ale dodał, że nie jest odbezpieczona. Jennifer miała mu wtedy powiedzieć, że nie wierzy, że mógłby ją zabić. Derek powiedział jej, że ma go zostawić w spokoju i kobieta wyszła. Kiedy opuściła sypialnię, mężczyzna schował broń do pokrowca. Poszedł do łóżka, a żona zamknęła się w łazience. Później wyszła, znowu podobno zaczęła w niego rzucać rzeczami, a następnie powiedziała, że od niego odejdzie. Dodała, że zrobi to w nocy, gdy ten pójdzie do pracy. Derek miał powiedzieć, że śmiało i że nie ma z tym żadnego problemu. Po tej wymianie zdań, według Dereka, Jennifer ponownie opuściła pokój i tym razem poszła na dół do kuchni. Derek odłożył broń i postanowił pójść za nią. Tam para ponownie zaczęła się kłócić. Derek zeznał, że Jennifer popchnęła go kilka razy, a także uderzyła w ramię oraz próbowała uderzyć w głowę, ale on zdążył się odsunąć. Dodał, że uważał, że takie jej zachowanie zagraża jego życiu, szczególnie ten prawie cios w głowę. Po tym wszystkim postanowił raz jeszcze pójść na górę, znowu wziął broń i zszedł do kuchni. Chciał się z żoną skonfrontować, ale zobaczył, że ta trzyma w ręku nóż. Złapał więc za niego prawą ręką, a następnie odłożył go do szuflady. Później wiadomo już tylko tyle, że Derek wystrzelił z broni. Na komisariacie nie był jednak w stanie powiedzieć, ile razy strzelił, zeznał, że od sześciu do ośmiu. Nie umiał też wskazać miejsca, w które celował. Stwierdził, że celował wszędzie, od szyi aż do brzucha. Derek dodał, że kiedy Jennifer została postrzelona, to dalej próbowała go atakować, ale on ją zostawił i poszedł na górę. Bardzo podkreślił, że Jennifer o pomoc nie prosiła. Na górze zostawił broń na półce w sypialni, przebrał się, a następnie poszedł do pokoju córki Jennifer i kazał jej z niego nie wychodzić. Ponownie zszedł na dół, popatrzył na Jennifer i postanowił zrobić jej zdjęcie oraz opublikować to zdjęcie na Facebooku, tak by wszyscy mogli zobaczyć co zrobił. I dalej, tak jak już wspominałam, Derek wyszedł z domu i udał się do swojej ciotki. Tam przyznał się do winy, poprosił by zadzwonili do jego ojca i już z nim udał się na komisarię. Tego samego dnia już na komisariacie mężczyzna został aresztowany i postawiono mu trzy zarzuty. Został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia, zaniedbywanie dziecka oraz nielegalne użycie broni. Jego proces ruszył 10 listopada 2015 roku. Podczas procesu prokuratura powiedziała, że morderstwo było zaplanowane. Pokazano, że mężczyzna nie wystrzelił tylko raz, a tak naprawdę opróżnił cały magazynek oddał osiem strzałów. Podczas procesu zeznawała m.in. mama Jennifer, która opowiedziała o momencie, w którym zobaczyła post i zdjęcie ciała swojej córki. Dowody przedstawione przez prokuratora mówiły o tym, że Derek planował swoją żonę zabić, jeśli ta będzie próbowała od niego odejść. Miał o tym planie powiedzieć nawet swoim znajomym. Stwierdzono również, że mężczyzna, mając 183 cm wzrostu i ważąc 90 kg, mógł z łatwością obezwładnić żonę, która miała zaledwie 167 cm wzrostu i że wcale nie musiał do niej strzelać, a już na pewno nie 8 razy. Według prokuratora brutalność zbrodni została dopełniona bezdusznością, jaką Derek okazał, publikując zdjęcie żony w internecie. Wstawiam Wam tutaj teraz kilka fragmentów nagrań z kamery, która była zamontowana w kuchni u Jennifer i Dereka, i te klipy pokazują ostatnie chwile Jennifer. Także myślę, że sobie po prostu obejrzymy. Tutaj nie ma żadnego audio, więc może będę Wam w międzyczasie mówić, co się dzieje. Najpierw widzimy, że Jennifer jest w kuchni i że myje naczynia. Później z góry schodzi Derek i para zaczyna się kłócić. Tutaj tego fragmentu nie widzimy, ponieważ kamera nagrywa tylko wejście do kuchni, ale widać, że Jennifer faktycznie uderza czymś Dereka. Para ponownie wchodzi do kuchni. Widzimy ruszające się sylwetki, więc możemy założyć, że para dalej się kłóci. Następnie Derek idzie na górę i to wtedy sięgnie po broń. Schodzi już z bronią, ponownie wchodzi do kuchni, i to, co widzicie na ekranie, teraz to jest proch z wystrzelonej broni. Teraz widzimy, że Derek ponownie schodzi z góry z telefonem w ręku, robi zdjęcie Jennifer i idzie założyć kurtkę. Raz jeszcze patrzy na swoją leżącą żonę, ale postanawia jej nie pomagać. Na kolejnym ujęciu widzimy już, jak wychodzi z domu. Sam Derek natomiast utrzymywał, że żonę zastrzelił w obronie własnej i powiedział, że był ofiarą przemocy domowej. Zeznał, że żona znęcała się nad nim, a przed strzelaniną mocno go popychała i biła. Twierdził, że w czasie kłótni i chwilę przed strzelaniną Jennifer rzuciła się na niego z nożem, ale udało mu się jej go zabrać. To po tym wydarzeniu postanowił ją zastrzelić. Ławnikom przedstawiono nagrania z kamer zamontowanych w domu. Na żadnym z nagrań nie widać, by Jennifer atakowała Dereka nożem. Do dowodów dodano również zdjęcie policyjne Dereka, na których widać, że nie ma on żadnych zadrapań, siniaków ani skaleczeń. Detektywi, którzy go przesłuchiwali, zeznali, że nie widzieli na nim żadnych śladów, nawet jednego zadrapania. Ale obrona uważała, że ma Asa w rękawie. Jako kontrargument do tego wszystkiego, pokazali oni nagranie z 2012 roku, którego nikt wcześniej nie widział. Na nagraniu można było zobaczyć kłócących się Dereka i Jennifer. To na tym nagraniu Jennifer jako pierwsza podnosi rękę na Dereka. Adwokaci próbowali również przedstawić dowody, które miałyby potwierdzić, że Jennifer była uzależniona od narkotyków, ale te dowody nigdy nie zostały dopuszczone do procesu. Jednak co ciekawe, to to, że powołany biegły zeznał, że wszystkie kule zostały wystrzelone do Jennifer z góry, a pozycja jej ciała wskazywała na to, że kobieta klęczała, najprawdopodobniej zasłaniając się rękami. Prokurator powiedziała jeszcze, że biorąc pod uwagę karierę bokserską mężczyzny, był on bardziej niż zdolny do samoobrony i sytuacja nie powinna być dla niego żadnym zagrożeniem. Prokurator w swojej mowie końcowej powiedziała, że Derek planował egzekucję Jennifer i wykonał swój plan. Był zły i chciał jej śmierci. Po sześciotygodniowym procesie i obradach ława przysięgłych wróciła z werdyktem. Uznali oni Dereka za winnego zarzucanych mu czynów. 8 lutego 2016 roku sędzia skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności za morderstwo drugiego stopnia. Dodatkowo został on skazany na 15 lat za użycie broni i na 5 lat za zostawienie córki Jennifer w domu. Prawnicy Dereka od tego wyroku próbowali się odwołać. Argumentowali oni między innymi, że sąd pierwszej instancji popełnił błąd, gdy odrzucił zeznania biegłego, który miał zeznać, że być może Derek cierpi na zespół maltretowanego małżonka. Dalej argumentowano, że błędem było wykluczenie dowodów dotyczących odkrycia nielegalnych substancji w jednej z szuflad w domu. Oraz błędem miało być odrzucenie próby ustalenia pozycji zmarłej, gdy ta została postrzelona, na podstawie cienia widocznego na nagraniach. Apelacja jednak była bezskuteczna i odrzucono ją w 2018 roku. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.